Pierwsza konferencja dotycząca Czadu, zagrożeń, jakie on ze sobą niesie, dlatego że te elementy bezpieczeństwa jakby są cały czas aktualne i nie możemy się tylko ograniczać do pewnych działań. Musimy je rozszerzać i tego typu informacje przekazywać zarówno wśród studentów, uczniów, mieszkańców miasta, ale także, tak jak mamy słuchaczy Uniwersytetu Złotego Wieku, osoby starsze. No. Od 2010 roku jest cały czas nagłaśniana tematyka Czadu, wcześniej zresztą też, natomiast od 2010 roku funkcjonuje akcja Nie dla Czadu, przekształcona obecnie w akcję, która od tego roku została rozpoczęta, Czad i ogień, obudź czujność. Mając kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, musimy myśleć o różnych aspektach bezpieczeństwa, dlatego też podejmujemy działania w integracji tych służb, bo jest nam tu łatwiej działać, chociażby zintegrować pewne działania profilaktyczne wspólnie z policją, wspólnie ze strażą pożarną, wspólnie ze służbą więzienną, strażą graniczną, służbą celną, także tutaj tych służb mamy kilka, które z nami współpracują i myślę, że to jest wszystko dla dobra też mieszkańców, dla dobra regionu, bo potrafimy tutaj wytworzyć pewne działania, pewne zasady postępowania, a przy okazji też jakby ta integracja wspomaga współpracę służb ze sobą. Także tu jest wiele aspektów bardzo fajnych, które da się połączyć, a przy okazji ten problem Czadu, no on cały czas jest aktualny. Czad wydziela nam się wtedy, kiedy mamy w danym pomieszczeniu, w budynku niewystarczającą ilość tlenu, która w tym momencie nam jest niezbędna do spalania. Jeżeli tego tlenu będzie za mało, proces spalania jest zakłócony, wydziela nam się w tym momencie Czad, który jest bardzo niebezpiecznym gazem. Trzeba tutaj również przypomnieć, że jest to gaz niewyczuwalny, nie ma barwy, nie drapie w gardło, nie szczypie w oczy. Krótko mówiąc, nie jest gazem wyczuwalnym przez zmysły. Jakie są objawy zatrucia czadem? Przede wszystkim na złe samopoczucie. Począwszy od zawrotów głowy, bólu głowy, nudnościach, wymiotach, kończąc na utracie przytomności i o wiele bardziej groźniejszych w skutkach objawach jakiegoś zawału serca, czy też zatrzymania po prostu pracy serca. Każdy organizm ma inną tolerancję, natomiast wiemy jedno, że tlenek węgla łączy się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen. Powoduje defekt przedtransportu tlenu do komórek. Mamy kilka zasad, które generalnie rzecz biorąc powinny być przestrzegane. Przede wszystkim powinniśmy dbać o właściwy stan instalacji użytkowych w budynkach, w których mieszkamy. To jest podstawa naszego bezpieczeństwa. Musimy wiedzieć, że każdego roku, przynajmniej raz w roku, powinniśmy sprawdzić stan techniczny instalacji wentylacyjnej, instalacji kominowych. Powinniśmy również sprawdzać i usuwać zanieczyszczenia z tychże wentylacji. To powinniśmy czynić przynajmniej dwa razy w roku, jeżeli chodzi o piece opalane paliwem gazowym i olejem, przynajmniej raz na 3 miesiące, jeżeli mamy do czynienia z piecem opalanym paliwem stałym. Zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych usuwamy, to też trzeba wiedzieć, przynajmniej raz w roku. To jest taka podstawa. Misja służenia innym, ochrony bezpieczeństwa obywateli. Dla nas bardzo ważne podkreślenia, że i pan minister Jarosław Zieliński zechciał w tym uczestniczyć, jakby podkreślić ten problem. Przy okazji mieliśmy ogłoszony konkurs, gdzie dzisiaj dla zwycięzców zostaną wręczone czujki, także jakby łączymy to nie tylko teorię, ale praktykę i osoby, które zechciały uczestniczyć w tym, zostaną też w pewien sposób nagrodzone, by mogły być w pierwszej kolejności ten alarm ich powiadomić, gdy cokolwiek takiego wystąpi związanego z Czadem. Każdego roku czujki, które zostały zamontowane, funkcjonują, działają. Czasami zdarza się, że po zadziałaniu czujki, w momencie, gdy zastępy straży pożarnej przyjeżdżają na miejsce zdarzenia, tego czadu już nie ma. Świadomość w społeczeństwie jest na tyle duża, że każdy, kto taką czujkę posiada, wie, że pierwszą czynnością, którą powinien zrobić, jest wietrzenie, czyli wentylacja danego pomieszczenia, żeby ten czad w pomieszczeniu nam nie zaległ, żeby ten czad usunąć. W większości przypadków zastępy straży pożarnej nie stwierdzają obecności czadu w tego typu przypadkach. Mierzymy oczywiście swoimi urządzeniami pomiarowymi, czyli działanie lokatorów, użytkowników
czujek jest na tyle szybkie, że ten czat nam się w tym momencie, w tym pomieszczeniu nie jest w stanie utrzymać przez dłuższy czas. Przede wszystkim musimy opuścić takie pomieszczenie w miarę możliwości, w miarę sił. Następnie zaalarmować odpowiednie służby, ponieważ nawet jeżeli w danej chwili czujemy się w miarę dobrze, nigdy nie wiemy, kiedy stracimy przytomność i kiedy będziemy potrzebowali tej pomocy, więc jak najszybszy alarm tutaj jest jak najbardziej wskazany. Czy dla studentów przewidujecie jakieś oddzielne zajęcia z PPW? Już były spotkania w Straży Pożarnej, w Centrum Dowodzenia, a będą jeszcze kolejne działania z tego tytułu. Będziemy też starali się jakby tą profilaktykę rozwijać, chociażby na etapie różnego rodzaju konkursów, poprzez forum społecznościowe, poprzez stronę, poprzez organizowanie takich działań wspólnych, a już najbliższe spotkanie planujemy właśnie 20 stycznia ze służbami, by te problemy podkreślić. Z drugiej strony jesteśmy organizatorem Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie, gdzie będziemy też ten temat podkreślać, jako jednostka wytypowana w województwie, jedyna do właśnie tej olimpiady.